Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Czas pozabijać znowu trochę nazistów, aj? Powracamy po raz kolejny do Wolfensteina. Wybaczcie ludzie, w ogóle straszliwie, że tak mało filmów jest ostatnio, aczkolwiek niestety cierpiałem na naprawdę małą ilość czasu, głównie ze względu na to, że... miałem masę projektów do wykonania na studiach. Miałem w tej chwili, właściwie trwa mi ostatni praktycznie tydzień przed egzaminami w sesji. Musiałem oddać całą masę projektów. Taka sytuacja, nic nie poradzę na to, że miałem taką masę roboty, szczerze mówiąc. Ale już jest okej. Możemy zająć się bardzo przyjemną likwidacją nazioli, którzy szturmują naszą bazę. Skończyłem już moją lekką wypowiedź o moim braku czasu, dlatego też pojawia się tylko jeden film dziennie i to takie dość nieregularnie. Wszyscy pytali, gdzie jest Wolfenstein, gdzie jest to, gdzie jest tamto. Teraz przychodzę do was z informacją, że w sumie to jak widzę, to Wolfenstein niedługo się niestety skończy. Myślę, że da nam co nieco rozrywki, zanim jeszcze nadejdzie kres trupiej główki i skurwysyna jebanego. Ponieważ coś czuję, że... Znaczy mam nadzieję, że się z nim wreszcie rozprawimy teraz. Ostatecznie i do końca. Tam coś jest ciekawego u góry, bo do hangaru to się ogólnie inną drogą wchodzi. Dwa granaty. Jebnie podwójnie. Jeszcze kurwa żyjecie? Serio? Jak już mówiłem, ile was trzeba napierdalać, ten tylko się dowie, kto was jeszcze kurwa nie zabił. Dobrze, kolega nie żyje. Czy znajdziemy tutaj coś ciekawego oprócz amunicji, którą możemy zbierać z poległych przeciwników? Widać oni żyją? Nie żyją, nie ruszają się. Wydawało mi się, że widzę, jak oddychają. Noż, miłość aż po grób. Kurwy synu jeden, ja ci kurwa pokażę strzelać do mnie rzeczy, maksa, wszystko kurwa płonie. Ja się na was zemszczę, skurwysyny. Poczujecie moc. Gdzie jest moja strzelba w ogóle? Jeżeli którykolwiek z was jest u góry, poznacie mój gniew, kurwa. Come on. Oczywiście, że jakieś skurwysyny się podkuść... Co? Nie, atakują mnie naziści, a ja spuszczam wodę w kiblu. Skurwysynu, ile ty możesz wytrzymać? Nieważne. Pojedziemy go jeszcze raz, może tym. O, było całkiem skuteczne. Nie spodziewałbym się. Tutaj znajdujemy całą masę różnych pierdół. Wiem, że tutaj też są były noże do rzucania. A jebaka, kurwa, dziury w całym jego kostiumie. Możemy pewnie... O! Aha, to jest pewnie jedyne wejście do hangaru tędy, kurwa. Ja myślałem... O, już nie mogę spać i wejść do Wolfensteina pierwszego. Ja myślałem, że ja muszę tam dołem zejść. Ale chyba nie. Chyba, że... Nie no, to jest kurde miejsce, w które ja mam teraz iść. Dobra, wróćmy do naszej ukochanej strzelby. Przejdźmy do hangaru. Co ja mam tu kurwa teraz zrobić? O! A to nasi ludzie! Heard you arrive. Everything in accordance with the numbers. To ta babka. Consequence is 19. A prime, why not? For the math to square, each and every one on our side must defeat 19 on theirs, on average, and then we'll win. O Boże. I've been proficient with what you taught me. 11 in the stack. O kurwa! I thank you. I can't remember if I thanked him. Should thank the man that is my friend. But I have accumulated an additional 7 through other means prior to this day. I'm on the move. I need to find Fergus and Caroline. You should come with me. And violate my model. The model is loyal to universal causality. You ask me to rebel against the laws of nature, don't you see? Ona zginie. The road in front of you is long and so hard. I wonder how you will cope. Mine is at its end. On this day. I am glad to have found a friend. No nie, przecież oni się jej dobijają do pokoju, oni ją zaraz zabiją. Boże jedyny. Nice. O, cholera jasna. No, to niestety ten już ją wychujał. No kurwa, nieciekawie. Dobra, czyli my tam...
Skurwysy, no i co teraz powiesz? Boże, ona tam leży martwa, ale jak poukładała te ciała w ogóle w taką kupkę, pięknie, to jest po prostu godne powieszenia na ścianie, zrobi sobie z tego tapetę. Fototapeta. O kurwa. No i co ja mam teraz z wami, skurwysyny, zrobić, no? To jest bardzo dobre pytanie. Widzę tam właśnie jednego jebaka, którego nawet dwóch takich jebaków widzę. Czekajcie, weźmy się tutaj, przesniki fakerujmy. Dostaliśmy właśnie nadmiar energii. Mamy też miejsce, w którym możemy podładować nasze bronie energetyczne. Mamy też nasze rakiety. No dobra, okej. Okay. Myślę, że rakietki są, szczerze mówiąc, cholernie skuteczne, dlatego odpalimy sobie na razie tego. Czy ja mogę na przykład wziąć dwa karabiny i obydwa, żeby były w trybie... Nie, tylko z jednego mogę strzelać rakietkami. A kurwa, szkoda! Dobra, rakietki w takim razie odpalmy. On mnie chyba widział. Kurwa mać, mogłem przeładować. To jest fakt, mogłem przeładować. Skurwysyny głupie! Ja wam kurwa pokażę zadzierać z Blaskowiczem. Ciebie nie ma. Tutaj troszeczkę tej amunicji zużyłem. Jeszcze chyba te skurwysyny takie mocne jeszcze gdzieś są, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Odpalmy... Czy w ogóle ja tam tych dwóch kurwa koksów tak załatwiłem po prostu, czy mi się tylko wydaje? Ja pierdolę, ile ich jest w ogóle. Dobrze, że nie mają tych laserowych broni, szczerze mówiąc, bo byłoby mniej ciekawie. Nie mam granatów, bo wszystkie wyzużywałem bardzo genialnie. Nie, nie, niekoniecznie chciałem tą kurwa rakietkę zużywać, ale dobra. To nic. Dostajesz headshota, skurwysynu! Nie mówili ci w kurwa scenariuszu, że masz umrzeć, kiedy dostajesz headshota? Ech, dobra. Może coś innego będzie skuteczniejsze. Czemu nie przyłączyła mi się broń? O, ma te kurwa rury z tyłu, ja chcę je ustrzelić. O, ja wiedziałem, że to jest najskuteczniejsza broń na tego jebakę. Alalalalalala! Dobra, już. Zginęliście wszyscy w pizdu? Bardzo dobrze. Podładujmy sobie nasze energetyczne bronie. Podładujemy sobie też karabin. Pięknie. Dobra. Jakimś sposobem, jak widzicie, te rakietki są tak w chuj OP, że tych dwóch skurwisztajnów załatwiliśmy... Boże, przerażające są. Tak naprawdę jedną salwą z rakietek, co było bardzo dobrym układem, bo z nimi byłby zdecydowanie największy problem, kiedy byśmy musieli ich tak po prostu solować, a tak to załatwiliśmy problem szybko, sprawnie i zabawnie. Tutaj jest jakieś kurwa zejście, dziura? Tak mi się wydawało. Ale oczywiście słagersko tyłem postanowiłem tam wejść, żeby sprawdzić, nie? Na boki. O, tutaj coś jest? A nie, tu mogę się tylko chyba tak schować, żeby prowadzić zajebisty nazi ostrzał. Granat Tesli i to na dodatek, bardzo fajnie. Tutaj mamy troszeczkę armora i troszeczkę, 50! Bardzo dobra ilość, jej! Dobra, dozbieram do końca te rzeczy, które tutaj chciałem, czyli ewentualną amunicję, czy też armaera. Wrócimy do karabinu szturmowego, którego bardzo, bardzo lubię. No i co, wchodzimy chyba tutaj i jakoś ciśniemy dalej. Szukamy kolejnych nazioli. Zobaczymy, co uda nam się ugrać. Ha! Nie, tutaj. Na razie mam taki lekki spokój. Zobaczymy, co się będzie działo za chwilę. Jakieś... Wow, no tak coś właśnie kurwa czułem. O, zajebiście. O, ja pierdolę. Wow! Welcome back to Berlin. Oh! I'll make sure Robin leaves his helicopter. Maybe you can do something about this. Nazi problems here. Ona chodzi. Fergus killed, please. He's out of ammo and essentially defenseless. O kurwa, ona chodzi. A, skurwysyny. A ona co? A, dobra, ona idzie helikopter likwidować. Okej. No nie powiem. Caroline w pancerzu to całkiem ciekawa opcja. Kurwa, nie zdążyłem sobie odpalić tego. Tyle armora dookoła. Co ja kurwa zrobiłem? Aha, przeładowałem ten granatnik, to bardzo dobrze. Mam limit armora, więc tutaj wiele nie podziałam. No kurwa, idę przecież. Czy to jest...
Chyba tak. Kurwa mać! Nie lubię tego gnoja, szczerze mówiąc, tak wam powiem. Nie będę się z tym... Będę musiał chyba tego psa rozpierdolić. Po raz pierwszy to będzie taka na poważnie walka z tym psem. Tak więc jedziemy. O Jezu! Dobra, to może zrobimy tak. No! Ja tak coś czułem, że... Coś czułem, że użycie celownika naprawdę naszego kolegę psa trochę dopierdoli. Okazało się to prawdą. Nie, bo tam kurwa te kawałki armora pozostały, to przydałoby mi się pozbierać. Okej, dobra, idziemy do naszego Fergusona, Fergusa. Mamy helikopter! Siema. Co, wbijamy? Kurwa, ona chodzi, no to jest ciekawa sprawa. Opuść etap zatem. God damn it! On żyje! Jak? To jest pan Juna. Was to das? Doch eine gute Junge. Ein Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber keine Angst. Und jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen! Ich wünschte, du konntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. What we know of Death's Head's compound. Prisoners are kept on the lower levels, close to the experimental labs. Our timing needs to be perfect. We have the nuclear decryption keys now. Come in deep. Surface real close to the compound. You fucking pulverize the outer wall with a cannon. Get inside the compound fast as you can. They'll be returning fire, so we'll need to dive again before the U-boat gets gubbed up, after which we'll pull back to a safe distance. When you're inside, get down to the lower levels. Free the prisoners. We send in a helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear warheads, fire the atomic bombs, level the whole site. Bibo Benno, no more Death's Head. Be safe out there. Don't fuck this up, you magnificent cunt. Make sauce. No nie powiem. Misja jest dość epicka. Wystrzel działa, co? Jak mam z tego kurwa działa? Działo zostało załadowane wykręcaczem. O, wykręcacz, to będzie piękne po raz kolejny. Muszę do niego iść i wystrzelić w sztab. Dobrze. Czyżbyśmy mieli iść jakoś tędy? Tak. Wasserschoss. Śluza wodna. Ano. Wleją mi tu wodę. I znowu trochę popływamy, tym razem już nie mamy naszego kochanego ślizgacza, teraz mamy tylko jakiś kurwa słaby strój. Co mnie tak? As you make your way to the cannons there, you're heading in fast and the currents are bound to be strong. No właśnie widzę, że straszliwie powoli idę, cały czas trzymam strzałkę do przodu. Okej, dobra, już trochę szybciej poszło. Teraz jak tym działem kurwa strzelić? O, jest wykręcacz, pięknie. Ciekawe jest to, że on pasuje idealnie do tego kurwa całego działa.
ale to już inna sprawa. 100 meters. Ja będę miał jakąś kontrolę nad tym, czy będę musiał tylko nacisnąć strzał w odpowiednim momencie? Meters. Damn. It's going to be awesome. Zajebista technologia, szczerze. Bang, bitch! Let's do this! Jak pięknie naziści lądują. Sweet. No to co? Wbijamy się w takim razie. Droga jest otwarta, powinna... Dolne piętra sztabu, tam jest Ania, muszę się ruszać. Coś się tutaj kurwa baguje z wodą, ale to nic. Wyjebane. Sztab trupiej główki, jebany chuj. Jak cię po prostu potraktuję salwą z atomówki, to kurwa poczujesz. Jak wygląda mapa w ogóle tego miejsca? Ja tu mogę pójść dwoma, powiedzmy, bo chcę się tutaj dozbroić do maksymalnej, po prostu do maksymalnego stopnia. Rakiety, nóż, amunicje, karabiny snajperskie, oj. Jak to zwykle w strzelankach bywa, coś czuję, że ostatnia lokacja będzie naprawdę, naprawdę hardkorowa. Tak więc trzeba będzie się przygotować na sporą ilość po co ja tylko załadowałem kolejny śród w tego psa? Nie wiem, czekaj, czy będą tutaj kolejne. Obstawiam, że tak. Skurwysyny! O siema, specjalnie do mnie przyszedłeś, naprawdę? Dziękuję! Widzę, że ktoś tutaj ma taką moc, że jest w stanie... A zaraz ci kurwa te beczułki rozwalę moją magiczną snajperką i nie będziesz kurwa taki szczęśliwy. Mono, mono. O kurwa, teraz ja już nie jestem taki szczęśliwy, bo kurwa jak się mu zniszczy jedno, to jeszcze nie jest wszystko, co jest potrzebne do zabicia go. Tego nie przewidziałem. Giń! A tam jego drugi kolega jeszcze, zajebiście. Bzium? Bzium? Okej, okay, dobra. Największe koksy, jakie tam były, chyba padły. Został właśnie jeszcze jeden jakiś misiek i drugi misiek też. Przyładujmy w takim razie i zajmijmy się miśkami, kurwa. Tyle miśków. Wszyscy mają na imię Michał. Haha, kurwa, to jest dopiero społeczność nazistów. Dla ułatwienia wszyscy mają na imię Michał. Naziści, tak, nie pomyliłem się. Co mamy tutaj? Nic ciekawego. Nie mógłbym się raczej tędy zakraść, więc już miałem zaczynać żałować i wymieniać, jakim jestem frajerem, ale jednak chyba nie. Wasze zjebane kaski tutaj wszędzie leżą, drodzy naziści. Weźmy sobie to. Lubię ich tak mordować, bo to po prostu... Może nie jest to jakoś strasznie brutalne, ale w sumie... Czemu w ogóle on stał tutaj jak taki... Taki kurwa misiek, czekał po prostu. Wszyscy jego kumple biegną tam przez tamte... Kurwa, ile was trzeba strzelać? Ja wam kurwa pokażę. A może nie, może za chwilę. Niu. Tu przyjdzie do mnie, czy oni może przyjdą tędy właśnie? Tak coś czułem, że przyjdą raczej tędy. Dobra, to ja się oddalę na jakąś bezpieczniejszą odległość. Odpalę karabin snajperski. Będę ich likwidował stąd. Padłeś? Chyba się udało. Albo nie? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jest kurwa dym, nic nie widzę. Tak, ten kurwa pseudo koksu chyba padł. Jeden headshot. Drugi headshot. Pseudo koksa nie ma. Weźmy w takim razie dwa karabiny. YOLO kurwa! I tak wszędzie znajduję do nich amunicję, więc... Pierdolę was wszystkich. Yeah!
O kurwa, to jest kolega też koksu. Ale jest chyba dość mało odporny na swoją własną broń. To jest jego największa zaleta. Tak, 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 przeładujemy. Przeładowując, pozbieramy amunicję z ziemi. Bo tutaj coś znajdziemy ciekawego, czy może po prostu kolejne przejścia i życie. Podładujemy sobie naszą energetyczną broń, ponieważ widzieliście przed chwilą, jakie jest w stanie siać zniszczenie. Kurwa, trupia główka? Generał Wilhelm z czasu jest zdolnym pracowitym naukowcem, ale po chuj to mi teraz kurwa mówi. W czasie wojny trupia główka niemal zginął w katastrofie sterowca, po tym wydarzeniu zaczął inaczej patrzeć na świat. Cieszy się każdą chwilą życia, co? Zaje kurwa biście, I don't give a fuck. Gdzie ten jebany robot? Tam kurwa stoi? Dobrze widzę, że on tam stoi? Schowam się, kurwa, nie znajdzie mnie. Co wy na to? No i koniec amunicji. A mam oczywiście jeszcze moje magiczne to! Chciałbym, żeby to był trupia główka, no ale niestety to nie był trupia główka. Co on tam pierdoli? Jakieś typowe teksty o czystości krwi i niszczeniu naszych wrogów? W ogóle jakim kurwa cudem on stał się dowódcą całego kurwa świata, to jest moje pytanie. Nie wiem, kto mu dał takie prawo, nie wiem. Jego mama mu powiedziała: synku, kiedyś zostaniesz dowódcą całego świata, nazistowskiego pięknego świata, pełnego blondynów i bez murzynów. I trupia główka pomyślał: chuj, to brzmi nieźle. I robił potem wszystko, żeby dążyć do swojego celu. Schodzimy niżej. Kolejne miejsca, gdzie mogę się podładować, to sugeruje jedno. Absolutnie nic się zaraz nie stanie, co? Tutaj widziałem jakiegoś kolegę, ale widzę też takie super tajne przejście. Dam radę tędy się... Kurwa, nie dam rady się tu wcisnąć. Teraz? Dobrze. Azmie, kurwa, sneaky fuckier. Co ja, przejdę obok nich? Nie wiem. No jakieś takie obejście sobie znalazłem. A co jest pod tym? Aha, tutaj są chyba te więzienia, nie? Tutaj przetrzymują więźniów, co? No, obszedłem całą tą lokację. Nie wiem, co mi to do końca da. Wytnijmy sobie dziurę w takim razie. Co, a jak tu właśnie kurwa ktoś zaraz przyjdzie i co, nie zauważył mnie? No najwyraźniej nie. Kurwa, znowu dwóch jest. Ja pierdolę. W skrócie to mi nic nie dało przyjście tutaj tak do końca. Nadal muszę się z nimi napierdalać wszystkimi, co? No oczywiście kurwa, że tak. Ja nie wiem, czy nie będzie lepiej z tamtej kurwa drugiej strony to szczerze mówiąc zrobić. Nie widzą mnie tutaj, mimo iż wyciąłem laserem dziurę w jakimś aluminium. A może ktoś mnie właśnie zauważył, nie? Nie zauważy mnie nikt. Ale ma tu dobrą bazę wypadową, bo oni tu nie mają jak do końca wejść, tak więc może zróbmy tak. Aaaa, dobra, wchodzę na górę i widzicie? I am safe here. Podejdźcie tutaj, koledzy. Jak wy tutaj podejdziecie, to ja was będę napierdalał. Dobra, na górę. Trochę się uspokoimy, jeżeli chodzi o nasz poziom życia. Mam jeszcze więcej rakietek, więc drugiego przykowszonego kolegę też dam radę szybko załatwić. A reszta to już jest pikuś. Nie wiem, czemu rakietkę zużyłem. Nie trafiłem go w głowę, ale to nic. A skurwysynu jeden. Jak ci zniszczę te twoje bąble na plecach, to kurwa będziesz drzewnie płakał. Ma jakiś jebany kurwa hełm, który go chroni przed headshotami. Nazwa się to pewnie po prostu hełm, ale dla mnie to jest jakiś jebany kurwa hełm. Mam w ogóle to? Znajdzie się, tylko mam kurwa zły tryb włączony.
O, kurwa, jak to nie siadło? A nie miałem amunicji, jest dość dużo. Dobra, przeładujmy. Pięknie. Pięknie. Jeszcze ktoś się tu pojawi? Chyba nie. Nieważne, ile moich ludzi zabijecie, mam na to wyjebane. Nie spalicie mojej spuścizny. No, spuścizna jest, kurwa, nie jest łatwopalna. Ha, sprawdza... Nieważne. Tutaj mam chyba coś nacisnąć. Nie wiem, co to, szczerze mówiąc, spowoduje. Ale wiem jedno, że mam tu w chuj amunicji. Odrzucę sobie to, ponieważ tam mam działko, z którego chyba zaraz sobie bardzo fajnie skorzystamy. Tylko dozbieram amunicję i wszelkie jakieś armory, które dam radę tutaj znaleźć dookoła, żeby mieć jak największą ilość. Chociaż koło tego działka tam chyba jest w cholerę. O, proszę, podładujemy naszego lasierowego napierdalacza. I aktywujemy ten przycisk, cokolwiek on zrobi. Nie wiem, szczerze mówiąc. Spierdalam tak czy siak w to miejsce. Aha. To było takie, żeby to użyć, żeby się napierdalać chyba z tymi, którzy na tym dziedzińcu byli. A ja sobie coś tutaj chyba otworzyłem po prostu teraz, dobrze myślę? Najwyraźniej. A ja się już jarałem, że kurwa jakieś pojebane rzeczy się będą działy. Kurwa, dobra. Wait a second, bo tutaj była taka jedna rzecz, która może się przydać, czyli to. Gdzie jest, kurwa? Gniazdko. Chodź tu, gniazdko, podładujemy cię. Jako, że jesteś laserowy, to będziesz całkiem skuteczny przeciwko tamtemu, kurwa, wielkiemu robotowi, którego tam widziałem. Jebaka, był całkiem spory. To, będziemy się po prostu wycofywać i napierdalać z tego. Znaczy wycofywać, żeby się podładować. Coś ty, kurwa, powiedział o mojej matce? A proszę bardzo, jak ładnie. Jak mówiłem, będziemy się... O kurwa, ten tutaj przyszedł? O jebany, dobra. To teraz... Szkoda, że nie mam, kurde, jakiegoś upgrade'a, że z ciężkimi brońmi biegam szybciej, bo on by się tutaj zdecydowanie przydał. Ładuj się, one się strasznie długo ładują, to jest największy ich minus. Ale nawet jak mi tu ktoś, kurwa, na twarz podejdzie, to szybko z niej zniknie! Już, kurwa, nie żyjesz? Ileż jeszcze można, kurwa, leci z ciebie płynny metal! Ty dalej jakoś zipiesz. Okej, widziałem tam chyba jednego dużego robocika, tak więc z tym będzie kolejny problem. Ale myślę, że nie napotkamy niczego, z czym sobie nie dam rady. Ogólnie jakoś, jak będzie jakiś najbliższy checkpoint czy przerwa w napierdalaniu się, to skończymy niestety odcinek. Taka, dobra, skurwysyny, co wy na to? Co wy na moje lasery? A właśnie, idzie robocik, spory robocik. Skorzystajmy z możliwości podładowania się tutaj. Ponieważ, no, jak było chyba w tipach nawet mówione, to te laserowe bronie są najskuteczniejsze. O, mogłem jeszcze w drugą stronę przejść i wylądować pod tym, kurwa, to... Widzicie? Tamten metal do wycięcia? Pewnie dało się obejść to z drugiej strony. Czy on tutaj zaraz wejdzie, czy mi się, kurwa, tylko wydaje? Tak. Chyba się... O, no, tutaj cię widzę, kolego. O, to od tego trzeba się odsunąć. Dobra. Czy ogólnie motyw jest taki, że on nie przejdzie przez te drzwi, więc jestem tutaj, kurwa, turbo bezpieczny. Już, kurwa, w głowę ci strzelam, przynajmniej tam, gdzie powinieneś mieć coś w rodzaju głowy. No jak mówiłem, on przez te drzwi nie przejdzie, bo jest za duży. Więc ja będę sobie tutaj po prostu stał i do niego co jakiś czas napierdalał. Już. Padł? Padł, proszę bardzo, jak płonie, skurwibąg. Nie ma gadania ze mną, pozbieram tego... O, siema! Ja się tutaj chował, jak... O kurwa, zapomniałem uciec, nie! Tutaj mamy więcej amunicji... kurwa, identyczną ilość. O, siema! Kolego! Widzę, że się porwałeś na samozwańczą akcję, pewnie kolega Führer ci powiedział, że dostaniesz ciastko, jak zabijesz tego wielkiego, umięśnionego gościa z wielkim, kurwa, laserowym działem. A ty pomyślałeś, chuj, no brzmi jak, kurwa, niezła zabawa, idę! No i dostałeś po jajach z lasera. Skurwysyno, ty też umrzesz! Proszę bardzo, jaka ta broń jest skuteczna, jestem po prostu w niebo wzięty. Nóż do rzucania! Czuję, że się przyda. Proszę bardzo, będę ich wszystkich rozpierdalał stylowo. Ten jeszcze w ogóle żyje, bo nie jestem pewien... No właśnie,
Nie zabiłem go do końca. Gdzieś tam się jeszcze po tym pokoiku całym chowają. A my przemy do przodu i czekam na... Zauważa autosave'a gdzieś w rogu. Ja muszę chyba całe to wielkie pomieszczenie oczyścić, tylko teraz sobie jakąś taką po prostu boczną ścieżkę obrałem. Hattige Freuden! Kurwa, dobra. Odrzućmy to, chyba że to jest gniazdko gdzieś obok. Nie ma. To nic, to nic. Nie umarłeś? Kurwa, jak to możliwe? Powinieneś był umrzeć. A to jebaniec. Dobra. Taka. Co my tutaj mamy? Mamy ciebie. Czyli teoretycznie, gdybym wcześniej dał radę obejść ten pokój, to bym teraz mógł sobie to działo odłączyć. Tam widzę jednego kolegę, który bardzo chyba chce umrzeć. O kurwa, jak się schował. Kurde mol, odblokowałem gnoja. Po nogach, kurwa, ci będę strzelał, proszę bardzo. Umarł w butach. Mam przejść tymi drzwiami? Nie, dokąd ja mam kurwa iść w ogóle? Chyba gdzieś tam na dół, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś życie tutaj sobie zbieram. To sobie odłączymy, ponieważ będzie miało full amunicji. Zbierzemy Armeira, mamy full. No i ciśniemy. Dokąd ja mam w ogóle dokładnie iść? Może piętro wyżej? A może piętro niżej? Spróbujmy piętro niżej. O proszę, jest przycisk. Oho, będzie napierdalanka. Coś tutaj będzie chciało do mnie napierdalać. Albo i nie. A jednak nie, to podejrzane. O kurwa, nie podoba mi się to. Patrzcie, co się tutaj kurwa dzieje. Zaraz mi tu wyskoczą jakieś takie przykurwione pewnie naciboty. Jakieś rysunki, schematy kurwa tych ulepszonych żołnierzy. Nie mogę tego niszczyć, a szkoda. Fajny był motyw takiego, wiecie, zniszczenia ich tutaj pracy, chociaż też pewnie niewiele by to dało, no bo co to jest kurwa dla nich jakieś takie jedno laboratorium, jak oni całą technologię mają opracowaną. Chodźmy do góry. O! O kurwa, blondynek, co ty mi robisz? Jebany, jak się strzaił, kurwa, wiewiór jeden. O chuj, to mi się zdecydowanie nie podoba. Tetanus fasten further inhibits your nervous system, shutting down your motor faculties. Yeah, jebie. Kwas mi podał. Oh, ich kann ich wirklich tun. Bin beschäftigt. Bin wieder in Berlin, um den letzten Dreckshaufen zu beseitigen, den Captain Blaskovic vor unseren Tür hinterlassen hat. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Wirklich? No nie. Dein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? What? Co kurwa, rozcina mi klatę? A ten twój dziewiczy mini pseudowąsik? To co? Giń kurwa! Ugryzłem cię w ucho! Nice. Sorry, ziom. Mam metalową płytkę, kurwa, w głowie. Sweet. Przeczytałem coś o Bubim. Pochodzi z wykształconej rodziny, ojciec był lekarzem, matka biologiem. Niestety Hans miał kiepskie stopnie i brakowało mu ambicji. Wielce rozczarował rodziców. Wstąpił do służby. Miał karierę wojskową, a został strażnikiem. Rządny pochwał zainteresowania szybko zwrócił specjalizujący się w manipulacji Frauenger i jest jej wiernym towarzyszem. O! Dziwko, ty kurwa też!
Dostaniesz tatuaż. Jak kurwa w bękartach wojny. O, nie spodobało się to, co zobaczyłaś? Nie spodobało ci się, że jestem kurwa odporny na toksynę, bo jestem przechujem? Proszę bardzo, teraz masz za swoje. I ty, i twój kurwa kochaś. Chcesz na niego spojrzeć? Chcesz na niego kurwa spojrzeć? Tak, to on. Dziękuję ludzie za oglądanie odcinka. Do zobaczenia w następnym, którym pewnie... Cóż, skończymy tą przygodę. Bye bye.